A my teraz łączymy się szybciutko z zaprzyjaźnionym medium Radio Park. Katarzyna Martyniak. Słyszymy się, pani redaktor. Dzień dobry. Co tam słychać w waszej okolicy na Opolszczyźnie? Oj, zazieleniło się już w niektórych miejscach i pewnie niektórzy odkurzają swoje rowery, a sprzęt zimowy chowają głęboko do szafy i właśnie dla tych osób chcielibyśmy przekazać kilka ważnych informacji bezpośrednio z Kędzierzyna Koźla. No to bardzo proszę, ja nie wiem, dzisiaj wszyscy mi mówią o tym, żebym zaczął jeździć na rowerze, tak muszę się przyjrzeć i sprawdzić na wadze, czy to jest jakaś aluzja, czy... Myślę, że nie traktuj tego jako aluzję, ale jednak to jest dobre wyjście, jeżeli chodzi o komunikację. Co do Kędzierzyna Koźla i możliwości jeżdżenia na rowerze, niekoniecznie musi to być dobre rozwiązanie już teraz na wiosnę, ponieważ są problemy ze ścieżkami rowerowymi. Dwie ścieżki rowerowe. Pierwsza, która była planowana, no niestety nie wiadomo, czy wypali, a druga, która istniała, niestety została zdemontowana. Jeżeli pozwolisz, krótko opowiem o tych dwóch problemach. Pierwszy to wnioskowany przez samych mieszkańców między dwoma osiedlami, przez które prowadzi droga krajowa, często uczęszczana przez samochody ciężarowe. Tam miała zostać wybudowana z budżetu obywatelskiego, czyli z pieniędzy, o które wnioskowali sami mieszkańcy. Niestety póki co nadal nie wiadomo, którędy ona poprowadzi, ponieważ są problemy z uzgodnieniami co do przekazania terenu, więc ta tu nadal jest na mapach tylko i wyłącznie. A druga ścieżka to już utarty szlak dla rowerzystów Kędzierzyna Koźla. Nie wiadomo, kiedy będą mogli na niego wrócić, ponieważ ścieżka prowadziła po wale, który był remontowany. Remont wału się zakończył, ale teraz odbudowanie ścieżki będzie po stronie miasta. Miasto wciąż musi czekać tutaj na uzgodnienia z zarządcą całego wału i jest jedno zastrzeżenie, które tutaj stawia pod znakiem zapytania istnienie tej ścieżki rowerowej, czyli to, czy zarządca pozwoli na to, żeby ta ścieżka tam się ponownie pojawiła, ponieważ może odmówić zgody na powstanie tego szlaku dla cyklistów, kiedy będzie miał wątpliwości, czy nie zostanie nadszarpnięta tutaj szczelność tego wału. Bardzo dziękujemy. Oczywiście cały czas zachęcamy również tytułem wstępu do naszej rozmowy do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Wiosna w pełni.